Witam, kochani. Dzisiaj jakby dalsza część, co mówiłem o teksturowaniu. Pomyślałem o teksturowaniu PBR. Zrobimy wtedy... Znajdę, gdzie jest mój ten... Jest Shift i... O. Dawaj, o, jest. Chciałem pokazać wam, powyłączam to u góry. Jest, w tej chwili mam zrobione liście. I na liściach mam taki coś. O. Principal PSDF, później Color Ramp, Wave Texture, mapowanie tekstury, tak? Podłączyłem UV do wektorowania i później sobie to ustawiamy. I teraz możemy ten materiał ten materiał potrzebuję podłączyć do tego. Ma materiał trzeci, materiał drugi, tak? Zielony mam. Mogę go od... Nowy materiał zrobiłem z tego. Mamy... Kopia liścia. Róbmy. Więc... Możemy to wyciągnąć. Wyrzucimy, tak? Na slocie jest kopia liścia. OK. Mamy zieleń, tak? Liść jest zielony. Byście widzieli. Jeśli chcecie zobaczyć, możemy go tutaj w żółty sobie ustawić. OK. Więc byśmy chcieli zrobić sobie coś z tym liściem. Shift 8. Color Ramp. Color Ramp. Pyk. Podłączymy go wtedy do Base Color. Mamy czarne. Czarny możemy sobie ustawić, tak, powiedzmy, ten zielony. To jest ten główny kolor. Może być niebieski. Może być zielony. A tu zrobimy przebarwienie jakieś, powiedzmy, może żółte. Zaciągniemy w tym kierunku. Jeszcze nam tu nic nie wyszło, prawda? Zawsze możemy sobie tutaj poustawiać w jakieś... Przeliczę sobie. OK, jeśli mamy. Później potrzebujemy Wave teksturę. Shift 8. Tekstur, możemy tu wave, ewentualnie prestige, wave, cyk. Face'a, robimy jako face'a. Ale jeszcze potrzebujemy, żeby tu już jakoś fajnie poukładać, dodać Ctrl T. I teraz możemy już sobie tam coś tworzyć. Zrobię może kontrast lepszy. Widzicie? Mamy jakieś takie paski nam się zrobiły. OK. Zrobimy to teksturę sobie. To tu widzicie. Tak.
sobie tam liczy. I teraz mamy właśnie ciekawostki. Teraz jak my tutaj sobie będziemy skracać, tak to mamy. Możemy linear. Tutaj nam przechodzi, tak? RGB mamy, ale mamy HSL. Teraz jak my dociągniemy tutaj, nie będzie tych żółtych. Tu mamy bands. Możemy zrobić, to jest według osi X, ale możemy zrobić w ten sposób, jak. O, widzicie, już jest pionie i sign. Skala. Tutaj skalę to zawsze możemy sobie poustawiać, jak tam chcemy, tak? Przybliżę. Możemy sobie jakoś tam ustawić, tak czy tak. Resource. Możemy rozciągnąć, przekręcić. Detal. Może być tak po środku. Jakoś tam sobie ustawi. Skill. I od tego, co my tu sobie zrobimy, możemy sobie skalować. Tak. Na przykład coś takiego. Damy mu jeszcze jeden. O, może coś takiego. Może zróbmy tak, żeby rośnie. No chodź tu, pomarańczowy. O, możemy, no co? Żeby ptaszki przelatywały. Coś takiego możemy zrobić, tak? Teraz tu mam ustawę tekstury, możemy point zobaczyć. To jest właśnie fajna zabawa. Teraz lokację. Możemy sobie o, na przykład w ten sposób obrócić. Tu mamy według osi X, a według Y, co my tam? Możemy tu skalę dodać. Tak, albo tak. Tak. Distorsja. Możemy sobie tu popstrykam trochę, bo coś takiego sobie ustawić, że końcóweczki będą. O, coś takiego, nie? Możemy obracać. No, w tą kierunkę albo... No powiedzmy, że będzie tu, o, w ten sposób. Tak sobie to wyobrażam, że była fajna zabawa. Teraz skalę też mamy tutaj. Zrobimy coś takiego. I tu możemy sobie ustawiać różne kombinacje. Możemy dodać tutaj, o, dodaj żółty jakiś. Powiedzmy, że końcówki byłyby, mój, tak, albo żółty zapal. Ctrl Z mogę sobie zawsze cofnąć. No ten żółty powinien być tu. Hasela mam. A jak wyjmiemy hasefała? Tak. Pozycja pierwsza. Cyk. Możemy tak albo tak. Przejście jest wtedy.
O, no a może tak. Może być ciekawsze. Może zmienimy trochę tutaj, żeby było krócej, nie? Mogę, zrównałem. Tutaj, cyk, jakaś linia. O, może tak. I góra też może być tam jakaś. Far. O, teraz macie. Możecie sobie przechodzi. Far. Clock. Według zegarka. No tu. No okej. Okay. No właśnie, dlatego mówię. Wszystko co tak. Dodajemy coś nowego, Shift A. Możemy wtedy sobie wybierać albo skróty, tak? I to samo, bo już na plans mamy, tak? Mam też ustawione. Możemy sobie tutaj ustawiać te liście. No, w ten sposób. Możemy. Pokażę wam, jak mam światło ustawione. To jest wszystko projekt, co robiliśmy poprzednio. Plans, liście, ala kwiatki jakieś. Oświetliłem trochę od dołu, trochę z lewej. Trochę z prawej, trochę z lewej od dołu i jeszcze od góry jest taki nieduży. O. Tutaj możemy sobie podejrzeć. To tak wygląda, a to tak wygląda, tak? Poprzednia lekcja. Możemy sobie podejrzeć. Poprzednia lekcja. Ona mówiła, jak obiekt. O, random jeden można sobie mamy podzielone. Tu jest fajna opcja, pamiętajcie o tym. Tu zawsze fajne, można sobie jakieś rzeczy tam po X-raya możemy sobie włączyć. Cienie, kawit, który nam obiekt, materiał. Studio. Tu są takie fajne Word. Viporta można zmienić, tak? Są zewnętrzne. Tutaj w Viporcie mogę sobie, widzicie, ustawić jaki chcę kolor. Zielony. Sobie tam cyk sobie zrobić, tak? Każdy jak komu pasuje. Teraz powiedzmy tak. Wyjdę stąd. Tutaj jestem. Tu oświetlenie jest zewnętrzne, tak? Lighting, scenę. Mogę sobie od dołu, no, tak? Word. Tu mogę sobie. I ten kierunek mamy. Tu mamy shading. Cyk. O, widzicie, źle zapadłem. Cyk, musi się podświetlić. No, zawsze mam. Tak mnie irytuje. Co? Cyk. Cyk. No ja. O, teraz. O. No to byśmy mieli taki coś. Kwiatek. Następny pomysł mój będzie, trzeba by tutaj może jakiś inny zrobić, tak? Może taki bardziej taki tulipanowy albo miał. No zobaczymy. Pozdrawiam. Myślę, że wam się w jakiś sposób to spodobało. Możemy sobie tutaj działać, obracać, tak? Dobrze umieć sobie bawić się tymi wszystkimi poglądami. Tu mamy obiekt, edycja, tak? Bo widzicie, że już mam zrobione. Jak przejdę tutaj, to będzie mi łatwiej, tak? W shadingu jestem, więc nie mam siatki. Jak przejdę tu, w edycji jestem. O, tu mam. To jest punkt
Vertex, tak. Później mamy edge i face, powierzchnię. Tak bym to tłumaczył po swojemu. Więc fajna jest zabawa. Pozdrawiam.